Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Tomb Raider od studia Square Enix, o ile się nie mylę. I pewnie współpracowało tam zdecydowanie więcej, kurczę, nie, studi? A dwie studnie? To są studnie. To muszą być studi? Bo kurwa, to polska dziwny język w ogóle. Tak jak dzisiaj dzwoniłem do prawnika, to też się pomyliłem chyba z 7 razy. Wszedłem na totalnego debila. I mówię, no tego owego, on mnie poprawia. Ja mówię, o. No nic, dzisiaj mam jakiś taki kurze język niesprawny, ale zazwyczaj jest sprawny, możesz zapytać mam. Tak, możesz zostawić lajka, jeżeli podoba ci się seria. My kontynuujemy sobie historię. No patrzcie na co to działa, no to nie przestaje mnie dziwić ta rozgrywka. A zresztą co ja tu gadam, przecież. Dobra, w sumie ja za bardzo chyba poważnie biorę tą gierkę. Tu musimy się udać po coś, tylko po co. Główna misja? Zacznij się wspinać w kierunku bazy badawczej. Jak? Pomysły? Widzowie? Ja niestety żadnych, aż do tego momentu. Okej, to jest winda. Niebezpiecznie by było tam stać. Ja się przypomniał taki filmik z chłopaczkiem. Chłop wyciąga normalnie Dickensona robaka i zaczyna lać kurwa na te przyciski. I co teraz? A, chyba wiem co teraz. Chyba nie będzie tak łatwo, że pojedziemy z windą. Nie w tej grze. I zaczyna chłopie lać normalnie na te przyciski. Od windy. I wiecie co się stało? No nie uwierzycie. To może być to szok. Zepsuła się winda i chłop utnął. A w środku windy normalnie nalane. Dobrze, to się nazywa karma. Podoba mi się to. To są te filmiki, w które patrzę, że ktoś robi strasznie głupio i mówisz, ja pier... No jak to, jakim można być takim kretynem? Później widzisz, że ten chłopak utyka i zaraz ci się twarz uśmiecha, nie mówisz. Nie wiem jak wy, ja w karmę wierzę. Nie, że jakoś. Nie, może karma to jest jakieś określenie na bóstwo gdzieś tam w dalszych częściach, kurczę. W dalszych częściach wschodu. Znaczy, mam tu na myśli Indie i tak dalej. No to mi chodzi o bardziej taką karmę. Taką jak w Polsce mamy, prawda? Że wierzę w karmę, że. Wiesz, nie wierzę, że jeżeli robisz człowiekowi źle, to zło do ciebie wróci, jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, no to dobro raczej kiedyś tam do ciebie wróci. Mamy 2 na 3 części broni maszynowej. Super, to jest informacja. I czekam na ostatni tutaj element maszyny. Mam nadzieję, że on się pojawi niedługo. Ciekaw jestem. Co się dzieje? Ciekaw jestem. Jedynka, cyk. Ciekaw jestem, co będzie po kałasznikowej. Jakiś taki zajebisty, laserowy karabin nowoczesny? Przekonamy się, mam nadzieję, że zdążę do tego czasu uzbierać odpowiednią ilość, kurczę, tego asortymentu. I właśnie tych części broni. Hops. Elegancko mamy to. A my co mamy za misję? Wejść do bazy badawczej. Kurczę, nie do końca pamiętam co się działo w poprzednim odcinku. Może ten dziennik znaleziony tutaj nam delikatnie, mi delikatnie odświeży pamięć. Przekracza moje najśmielsze oczekiwania. Jej mieszkańcy są rzecz jasna zupełnie szaleni, a ci biedni ludzie w Endurance. Taka tragedia. Szczerze mówiąc, jednak to Chyba dodaje gra jest nam za cicho, nadziei. co? Mamy tu nie tylko mityczną krainę Yamatai, ale także te wszystkie wraki i współczesny kult. Wyjdą z tego co najmniej 2 filmy dokumentalne, może nawet cała seria. Mój Boże, to miejsce rozpali wyobraźnię widzów na całym świecie, a ja będę w samym centrum wydarzeń. Co za ulga. Postawiłem wszystko na tę wyprawę. Teraz muszę tylko być ostrożny. W każdej chwili sytuacja może wymknąć się spod kontroli.
Jeśli tylko uda mi się porozmawiać z tym Matiasem, zdołam go przekonać, że współpraca przyniesie nam obu wielkie korzyści. No bo przecież on chyba nie wierzy w te bzdury, które głosi swoim ludziom, nie? Są po prostu zagubieni i zdezorientowani. Pomogę im wszystkim wrócić do cywilizacji. Sponsorzy będą ustawiać się w kolejce po ten unikatowy materiał. To niesamowita historia! No, coś tak było od początku z nim, nie grałem z tym chłopem, nie? Teraz już mniej więcej widzimy, co się dzieje. No, chłop taki podejrzany był. I to podejrzenie się sprawdziło. Jest to tak zwany zdrajca. Zabiliśmy w lesie ten, kto doniesie, więc będzie wisiony w lesie. Czy ja muszę w to strzelić? Co tu? Ja muszę się dostać na górę, tylko gra mi... Co, że ja tak bajkam? Ogólnie mam jakieś albo turbo dobre trawienie, albo nie wiem, bo ja często widzę na swoich odcinkach, że tak bajkam. Nie robię tego w głośny sposób, ale tak wewnętrznie, żeby nikomu nie przeszkadzać, ale tak jak teraz, tak raz na jakiś czas gazy się kuszy ulatniają. Co ciekawostkę wam powiem, bardzo mało pierdam. Bardzo mało. To była cringe'owa ciekawostka, ale strasznie mało, nie jest pierdzone. Nie wiem, z czego to wynika, ale w istocie tak jest. Ale bekam dużo. Okej, okay, chyba widzę jakiś pomysł. Cyk, cyk. Czy coś nam to daje? Chyba tak, chyba tu i cyk do góry i tu i na obręcze i dobra, elegancko, mamy to. Powiem wam szczerze, ja mam ogólnie lęk wysokości, ale patrząc na tą grę komputerową, nie mam. To dziwne, bo ja często dość się wczuwam w te gry i zawsze panikuję, jak na przykład. Znaczy, panikuję to może mocne słowo, ale zwracam uwagę na to, na rzeczy, które się boję. No i tak staram się wczuć, żebym trochę traktuję tą grę oczywiście jakby się działo naprawdę. Wczuwam się w rozgrywkę. Jest to dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważne. Czy trzeba zrobić takie omyka? Chyba trzeba takie omyka, no. Dobrze w timing? Cyk. Elegancko. Oj! Okej. Chyba, że nie możesz jeszcze busnąć jedną rękę, żeby tam szybciej, kurczę, z tej wyciągarki zadupcać. Byłaby to przesada, ale na pewno... sprawiałaby mi większą radość. Dobra, za budynek w takim razie. Dużo jest takich tutaj w gierce, skradankowo jest... To jakbyśmy czyścili rurę, ty. Bucujemy rurę. Okej. Okay. Już myślałem, że tutaj skok został zły oddany. Kurde, ogólnie fajnie zrobione to, tylko... To przerażę, ja nigdy nie grałem w taką grę komputerową. To delikatnie mnie to przytłacza, te wszystkie rzeczy. Ilość tych wszystkich rzeczy. Mamy trzecią część łuk. Mamy dostępną modyfikację. Czy będzie nam pokazane, jaki łuk dostaniemy nowy? Czy będzie to jeszcze... Będzie pomoc robić. Nie no dobra, na dupce ci kurde kill offem, chłopie. Albo żartowałem, ty. Oni mają karabin maszynowy. Wkrótce potem, jak odkryliśmy grób, nadeszli oni. Najpierw zgasły światła. No niestety, stała się rzecz dość niespodziewana, ponieważ zapomniałem niestety chyba pierwszy raz od dłuższego czasu, zapomniałem niestety odciszyć mikrofon. Nie będę wskazywał paluchami kogo to przy okazji wina, ale no nic, stało się jak stało. Przeczytaliśmy, ja wam może wrzucę tu fragment, zmontuję ten odcinek i wrzucę wam fragment tutaj. To jest fragment dziennika, a my in general no, mamy misję pójścia naprzód. To jest od 9 minut miałem jakiś zatrzymany odcinek, więc czy straciliśmy dużo? Nie, wydaje mi się, raczej nie. Raczej tutaj sportowo chodziliśmy. Sportowy, o. Ciekawy zbieg okoliczności.
Może to jest taki efekt, że już gdzieś tam kątem oka przeczytałem sportowo i powiedziałem sportowo. Właściwie nawet nie wiem, co chciałem powiedzieć. No i dzisiaj strasznie rozproszony jestem. Strzały przebijające. Potężne strzały przebijają pancerz. To jest coś, co bym chciał kupić, natomiast to kosztuje 600 śrubek, więc myślę, że spust z kółka na klucze. To brzmi jakiś taki tytuł. No, nieważne. Zwiększa szybkostrzelność w połączeniu z damage'em będzie to zabójczy upgrade. Mogę się szybko gdzieś podróżować, ale no cała mapa właściwie możemy się podróżować. Powalone to jest, ale no. No odpuścimy sobie. Baza badawcza, 20%. A, ukończono, że nie rozgrywki, tylko ukończono przeszukiwań różnych rzeczy, tak? Iść go skrzynki i tak dalej. Relikty. Sporo ominęliśmy tutaj, zobaczcie. 3 na 6 reliktów, tylko 1 na 3 relikty. 3 na 7. Myślałem, że dość skrupulatnie zbieram relikty cały czas, ale no najwidoczniej się myliłem. Chciałem się przedostać gdzieś na drugą stronę, chyba tutaj, prawda? Chyba to było tutaj. Jeszcze gdzieś tutaj mamy taki upgrade, który pozwala nam głęboko skanować. I wydaje mi się, że gdzieś tu była geoskrzynka, którą w dzisiejszym odcinku chciałem pozbierać wszystkie. Nie wiem, czy mówiłem, że chociaż pierwszy raz pozbierajmy te geoskrzynki wszystkie naraz. Ale kurczę, zgubiłem ją. A może ją podniosłem? Ciężko mi teraz powiedzieć, bo byłem w szoku po tym, jak zobaczyłem, że niestety odcinek został kurczę zmutowany. No nic. No daleko nie przeszedłem, tu sobie poskoczyłem 2 razy. Głównie to było chodzenie po ściance. Próbował zatrzymać na niższym poziomie. Szczerze mówiąc, to ze 2 razy zeskoczyłem z tej ścianki i pukłem się w czoło i powiedziałem, ja pierruper, to od nowa musimy wchodzić. Więc właściwie to raz to jest 10 minut, to jedną ściankę wchodziłem. Nic straconego. No dobrze, Lara, ja sobie tylko badam, czy tu geoskrzynek nie ma. I tak dalej. Wygląda na to, że nie, więc uruchommy tu windę, czy co to tam jest? Winda. No, wygląda na. O. No, był to jakiś pomysł, ale no nie jest to odpowiednie użycie. Shotguna. Trzeba zrobić coś innego. Plan jest jaki? Na razie plan. Nie ma planu. Winda się zacięła. Czy ja mogę wskoczyć na windę? Istnieje taka szansa, że po prostu musimy to naprawić ręcznie. Czyli hop, i że tak tu naprawimy. Ok. Musi być jakiś sposób, żeby zwolnić te windy. Niebezpieczny sposób, ale ważne, że działa. A! Muszę tylko sprawić, żeby winda uderzyła z większą siłą. Damy radę. Idziemy. O czymś mówiłem, ciekawe tematy, ale to w sumie nie chce mi się za bardzo powtarzać to wszystko 2 razy, więc myślę, że sobie zachowam. Chociaż w sumie, jeżeli teraz nie ma jakoś nic ciekawego, chociaż są zagadki logiczne, więc. Warto by było się skupić, kurwa, z moim serem szwajcarskim zamiast mózgu. No to postaram się opowiadać i w międzyczasie grać. No, w sumie to na tym polega gameplay Ingeniera. Mówiłem o tym, że. No nic, no podsłuchajmy. Spodo agenta stop. Trójca niezadowolona z braku postępów. Stop. Zdobycie gwiazdy kluczowe. Stop. Wysyłamy nowego agenta, by zapewnić powodzenie. Stop. W dzienniku chyba znaleźliśmy tam, że ten chłop był strasznie podejrzany. Ja nie wiem, czy o tym nie mówiłem czasem. A jak powtarzam to drugi raz, to straszna cringe'owa i przypał. Ale chłop mówi, że tam fajny film z tego będzie, że oni się dogadają i tak dalej. A wcześniej było mówione o tym, że będzie. Ktoś tam powiedział, chyba Lara, który z tych głównych bohaterów objawił nam tutaj, że. Damy radę, spokojnie. Objawił nam, słuchajcie, że. To jest właśnie granie i rozwiązywanie moich zagadek w wykonaniu przez słowa.
Objawił nam główny bohater. Nie chcę tam zaskakiwać. Proszę, nie rób tego. Jest to jakiś plan. Zgaduję, że nie wyjdzie, ale no jakiś jest. Mówi, że będzie fajnie co opowiadać. I tak w sumie mówiłem o tym, że no w sumie wyobrażacie sobie taką, po pierwsze taką przygodę przeżyć. Znaczy, no pewnie większość z nas miałaby gigatraumy po tym wszystkim, ale myślę, że historia byłaby niezła. I z drugiej strony też tak mam, że zawsze jak coś widzę, to tylko już słyszę w swojej głowie, jak, w jakie słowa się to wszystko ułoży. Kiedy splotę to i komuś opowiem. Nie widzę mniej więcej, co my mamy zrobić, albo potencjalny plan tego wszystkiego, natomiast nie widzę, jak mamy się tam dostać. Czekaj się. Fajnie było się dostać tu, tylko pytanie brzmi, czy jest taka możliwość? Lara Croft dużo, dużo nam podpowiada, dzięki, natomiast chyba sobie poradzę solo. Chyba to jest kluczowe słowo. Najpierw musimy w ogóle odblokować to wszystko, tylko jak to zrobić? Zagadki logiczne, Pokemon. Fajnie by było właśnie tutaj wskoczyć, nie? Bo stąd mamy, widzicie, są takie kwadraciki, z których ostatecznie można by było użyć tych kwadracików i... No rozumiem, dobrze, no. Nic mi to nie mówi. O, no i teraz elegancko, jest drabina. No tylko niestety drabina... A, nie, no dobrze, zajebiście prowadzi w sumie. Prowadzi do tego miejsca. Okej, zgaduję, że to nie załatwiło nam całej sprawy. Ale może część. Czy może gdzieś jeszcze ominęliśmy taką drabinę. Tu wątpię, że tu raczej się nie da podskoczyć niestety. Może została taka drabina ominięta w sumie gdzieś. Ja bardziej zwracać uwagę. Naprawdę? Tu widzę, coś jest. Aha. Widzę to w moim umyśle. Rozkminiam. Jest tu ściana wspinaczkowa, dobrze. I po tej ścianie wspinaczkowej musimy się tam dostać, tylko... Żeby wejść na ścianę wspinaczkową, musielibyśmy się udać wyżej. To może tak. Może po prostu tutaj. Oj. Może po prostu tutaj i stąd na ścianę wspinaczkową. O ile jest taka możliwość. Nie ma takiej możliwości, niestety. No, mój mózg tak dawno nie pracował, kurczę, intensywnie, ale coś nie mogę znaleźć, niestety, rozwiązania tego naszego problemu. Kiedy wezwę windę tu, co się stanie? No, dzięki za podpowiedź. Uuu, część trzecia strzelba i to mi się podoba. A po co w ogóle ten łuk? No, tamten chyba nawet bardziej wypasionie tak in general wyglądał. No stąd, no tu się nigdzie nie udamy, chyba że zeskoczymy, no to... No też wątpię, że to tak ma działać. To jest tylko po to i wyłącznie, żeby odblokować tutaj jedno z kół, kumam. I jeżeli zejdziemy dalej, to tu też jest, są takie elementy... Widzicie, żeby odblokować. Chyba, że możemy po prostu... A, czy zwykły jump? Okej, ale zostanie nam jedno koło. I to jedno koło trzeba odblokować na 99% na zewnątrz. Na zewnątrz. Kurde, tak mi się wybiło to, co mówi Lara Croft. Jeszcze jeden i winda się ruszy. Na samej górze. Jestem przekonany o tym, ale... Może się mylę, więc zejdę na dół. Jeszcze jeden. No tak. Tylko... To jest sam dół, czyli tu już nic nie zrobimy. Chyba, że możemy stąd udać się na jakąś ścianę spinaczkową. Kurwa, skomplikowane to jest. Tu nie możemy, bo musimy najpierw zrobić wejście. Nie wiem, czy rozkminianie takich rzeczy w na odcinku jest dobrym pomysłem in general, ale tak już nie wiem. Tak sobie usiadłem i sobie mówię, a rozkminimy i zróbmy to.
No stąd nie dostaniemy się, no jestem przekonany, że to musi być na samej górze. Nie ma takiej możliwości, tylko jak? No jak? W ogóle po... Stop. Najpierw zastanówmy się, po co jest to. Po co musimy się... A, po... tu musimy się udać po to, żeby zawołać windę. Wiem! No nie był to wysoki pokaz inteligencji. Trochę to za długo rozkminiałem, ale w końcu to mamy. I zresztą te 10 minut odcinka i tak niestety przepadnie, bo był to odcinek z nic nie mówienia, więc. No, patrząc po zniszczeniach, jakie dokonaliśmy, śmiem twierdzić, że faktycznie mogło się udać. Istnieje taka szansa. Idziemy na dół. Zobaczymy. Czy tu się odblokowało przejście? Nie, to będę musiał tego, tak? Zeskoczyć i dopiero odblokować przejście. To jest bez sensu, bo po co miałbym odblokowywać przejście, jak już tu zszedłem, ale... Chociaż z drugiej strony, może faktycznie kiedyś znajdziemy się w tej lokacji. Lepiej odblokować niż jej nie, o. Nic to nie było. Nikogo tu nie ma. Jak w filmach zawsze. Jest tu kto? Nikogo nie ma. A. To nikogo nie ma. Znowu szafka z Fallouta. Chyba nic ostatnio nie zdobyliśmy w ogóle z tej szafeczki, więc... Tym razem jest to spory lucik. No to jest szybkość naciągania. No teraz ten łuk zaczyna powoli wyglądać coraz fajniej. Powoli się zastanawiam, czy w ogóle nie było warto inwestować w ten łuk. Oni coś cicho mówią, nie wiem dlaczego to się dzieje. Hełm. Śmiesznie wyglądający ten hełm. Nie wiem, od czego to zależy, bo kiedy używam strzału... Znaczy pewnie można to in general ustawić w ustawieniach. Ustawienia rozgrywki może... Kurczę... Efektów i te... Poczekaj, czy ja... A nie, no mam maksa. No może cyk? Nie. Bo to jest efektów i dialogów razem. To widocznie wygląda na to, że to nie zależy ode mnie i nie mogę nawet tego zmienić. Bo efekty i dialogi, no to jest właśnie strzały z shotguna. No plus dialogi, tak? Gdzie oni rozmawiają, więc jak to przyciszę, to w ogóle nic już nie będzie słychać ostatecznie. Dobra, lucik zawsze jest ważny, chociaż już powoli do tego końca zmierzamy. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja tak zawsze mam, że zawsze jak jestem przy samej końcówce, przy samej może nie, ale jak już widzę, że wącham powoli koniec jakiejś danej serii, już chcę to jakoś strasznie mocno rushować i wtedy po 9 odcinków walę, nie? Czy nawet jeżeli nie nagrywam, to i tak się tak dzieje, że po prostu gdzieś, jeżeli jestem już bliski końca. No to strasznie jest rush robiony. Z drugiej strony może to leży w naszej naturze, co? Że jeżeli jesteśmy bliscy końca, to nagle rushujemy wszystko. Coś w tym może być. Nagle się okazuje, że trzeba przyrushować, bo zostaliśmy w tyle. Nie, tutaj raczej nie może, nie jest to miejsce, do którego miałem się udać. Dobra. Myśl. Wymyśliłem, widzowie. Schody. Powstrzymam. Coś mam takie dziwne, złe przeczucie. Oni. Jest taki w ogóle horror, który się chyba nazywa Oni. Nie widziałem, nie oglądam horrorów. Ale brzmi Dlaczego strasznie. ty? Byłeś jakiegoś rodzaju generałem. Popełniłeś seppuku.
Żeby odciszyć, żeby pamiętać. Wiem już, mam ciekawostkę o sepuku. O! Mam tam dzońcik. No, coś czuję, że przyzwiemy zaraz jakieś demony. Wiodłem swoją królową. Rytuał został przerwany. Kapłanka wiedziała, że tylko śmierć może ją ocalić, więc odebrała sobie życie. Teraz pierwsza i ostatnia królowa żyje w niebycie, będąc duszą w gnijącym ciele. Jej gniew zrodził burzę i nie umilknie, póki dusza jest związana z tą ziemią. Moja burzowa gwardia przysięgła ją ochraniać i musi wypełnić obietnicę. Ja nie jestem w stanie. Dusza uwięziona w gnijącym ciele, a więc stąd są te burze. Już przez chwilę myślałem, że nie został wyciszony mikrofon i walę młotem. Tylko jak mam przekonać do tego pozostałych? Nie podoba mi się ta muzyka. Kurde, muszę się stąd wynosić. Ładunki? Żadne ładunków nie będziesz ustawiać. No bo i będziesz. Ale muzyka trochę zaspoilerowała, za szybko była muza. Ja wiedziałem, o co z Devil chodzi. Dobra, tu była właśnie to przejście poprzednie, ale chyba teraz możemy z niego, albo nie. Oj. Szybko trzeba wykminić jakiś dobry pomysł. Na razie dobrym pomysłem jest nie rozstać z granata. Jest całkiem zacny pomysł. A drugim pom... No to wygląda jak takie miejsce, do którego należałoby tutaj się... Ty, a ty to kto? Ty, a ty to kto? Unik, unik! No. Zaskoczyli mnie flanką, abordażem. Nie wiem, gdzie mamy się udać niestety, może z lewej strony jakoś. Może i z lewej strony, może tędy. Może i nie, nie, raczej nie. Myślę, że... Wątpię, że musimy... Ty, dostał head... Nie, myślałem, że dostał heada i przeżył. Dobra, serio wam. Ten pistolet jest mega celny, ma zero rzutu. Giga dobrze się z niego strzela. Ty! Ninja! O kurde, jaka ekipa. Ładuj, ładuj. Ty. Swady. Oj. Uj. Co ty, noju? Oj, to będzie ciężkie chyba. Mam nadzieję, że będzie. Jest tu jakaś skończalność wrogów. Oni się w kiedy skończą. Nie jest tak. Oj, oj, oj. Oj, teraz możemy się udać. No to fantastycznie, tylko szkoda, że jestem w głębokiej dupsku. Nie, zmieniło mi szybko. Nie, 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 proszę. Uniki, 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 uniki. Jaj, jaj, jaj. Ciężkie. Wiecie, ile tu jest wrogów? I to trzeba dobrze hetrzyciki walić. To przycelować. A, dobra, tu już mamy save'a, na szczęście. To akurat dobra informacja. Oni lubią sobie Chłop ma... Niemożliwe, chłop ma maskę przeciwgazową. My już przegrali... GG. Ja, jeszcze mi scroll działa tak, że mi zmienia bronię. Nie wiem, widzowie. Wydaje mi się, że nie mamy szans. Chowaj się, może odpoczniemy chwilę. No ładuj. Dobra, cyk, cyk. No, zmienia mi scroll ciągle jak naciskam. Może to akurat to jest mój błąd, bo tak. Nieumiejętnie używam scrolla. Pora umierać. Żyje, żyje, żyje! Prawy, lewy, unik, unik, unik. Grało się coś CS-a. Coś tam było, jakaś ranga dobra. Ja się spociłem, autentycznie się spociłem, ty. Nie chciałem krzyczeć. Chciałem się opanowywać, wewnętrzne emocje mną targały. Ale się udało.
Dobra, ci rozumiem. Teraz dopiero możemy udać się dalej na ewakuację. To jest dość w miarę fajnie zrobione, tylko trochę jest to takie tricky ogólnie, bo często jest właśnie tak, że to przejście, ja mam wrażenie, że tędy powinienem się udać, a ostatecznie okazuje się, że właśnie tędy powinniśmy wyjść. I później jest to dopiero używane. Sam jak przed chwilą właśnie próbowałem wejść tędy, a po prostu było najzwyczajniej w świecie przejść schodami. No. Ale zacząłem kombinować i próbowałem przejść od razu tędy, no bo to tak wyglądało najzwyczajniej w świecie mylnie. I z samego początku uznałem, że to jest prawidłowa droga i ona tak lubi tak trikować nas. Grać z nami, kurczę, w kotka i myszkę. No, przysłowiowo robić nas w chuja. Oj. Rozumiem, że gra nie da mi chwili odpocząć przy ognisku. Kiełbaskę sobie smażyć nie ma takiej możliwości, co? Okej. Okay. Ja autentycznie jestem spocony od grania. Z kitu. O, z tym się zgodzimy, panowie. Dobra. To było dość szybkie, nie zdążyłem komentarza zarzucić. Roger, Roger. Ja mam takie niestety przykre wrażenie, że zginie niestety mój ulubiony zawodnik tutaj z naszej ekipy, mój ulubiony przyjaciel, świr, czyli ten chłop z Hawaii. Przynajmniej tak wygląda bardzo hawajsko, nie wiem czy pochodzi z Hawaii. Wygląda hawajsko i mam wrażenie, że on niestety nie przeżyje tego spotkania na plaży. Tak wygląda, jakby zginął. On wygląda, jakby każdy go lubił, był szefem super, no i dzięki temu musi zginąć niestety. Ale szczerze mam nadzieję przynajmniej, że tak nie będzie. Jedyny, który docenia prawdziwe zagrożenie, jakim jest głód. Nie wiem, te dialogi są strasznie cicho, ale. O! Co się stało? W trakcie ataku Whitman zabrał sam i zniknął z nią. Pewnie zabrał ją do Matiasa. Powinniśmy byli cię posłuchać. Szlak. Ja powinnam była. Co teraz zrobimy? Hooter jest już sprawny. Musimy ściągnąć pomoc. Pewnie sami już na to wpadli. Nie myliłaś się co do Whitmana. Sama ale... widziałaś te burze. Uderzają w każdy pojazd, który się zbliży. W czasie II wojny światowej stacjonowali tu naukowcy, którzy uważali, że burzami kieruje coś, co znajduje się w komnacie rytualnej. Słuchaj, nie znam wszystkich odpowiedzi, ale to ma związek z porwaniem Sam. Jeżeli spróbujemy uciec, nie rozumiejąc o co chodzi, to zginiemy. Tak jak piloci. Tak jak Rod. Słuchaj. Cokolwiek się tu dzieje, zaufajmy jej. Nie możemy wrócić do ich twierdzy. To samobójstwo. Tam jej nie zabiorą. Zaprowadzą ją do komnaty rytualnej. Tym wejściem kurwa, daleko do McDonalda. Słuchaj, wiem jak bardzo chcesz wrócić do domu, do córki. Naprawdę wiem. Ale ja dzisiaj śmieszny jestem. Nie proszę cię, żebyś mi uwierzyła, Reyes. Proszę cię, abyś mi zaufała. Dobra. Spuśćmy kuter na wodę. Czy jeżeli udam się w tym momencie. O, tu jest jakiś dziennik. Akurat chętnie też w sumie przeczytam. Nie wiem czy. Aha, to jest ten dziennik, który ja mówiłem, że ominąłem faktycznie na samym początku. Na szczęście gra nam daje. Na samym początku, kiedy zbliżyliśmy się do tej lokalizacji, natomiast gra nam daje możliwość przeczytania i naprawienia własnego błędu, więc. A nadal jest cicho. Coś, czego nie czułem już od Nie będę nic mówił, więc możecie sobie podgłośnić. Chowaliśmy się razem z bratem i opowiadał mi historię o Panii, mieszkance Raf. Pamiętam to uczucie, jakby ocean wzywał mnie do siebie. Chciałem uciec, chciałem oddać się spokojnemu morzu. Teraz, kiedy patrzę na rafy otaczające te plaże,
Czuję ten sam zew. Widzę zielone, utkane z wodorostu włosy Panii, oplatające wraki statków. Czuję jej łzy w morskiej pianie, w falach rozbijających się o skały. Lara ma rację. Ta wyspa jest przeklęta. Drzemie tu gniew, który nigdy nie pozwoli nam odejść. Jeśli zdarzy się najgorsze i będę ostatnim, który przeżyje, pozwolę, by zabrała mnie Pania. Odpłynę i połączę się w falach z moim bratem. No, brzmi bardzo hawajsko. Ja w ogóle lubię ten styl hawajski. Takie fale, wiecie o co chodzi, takie chillera. Hawaje to... Hawaje to kraj? Nie, no chyba nie. To jest taki state of United. O, też może być jakieś... Chyba jest, powiedzmy, papetem Stanów Zjednoczonych, coś takiego bym to nazwał. Jakimś takim state'em, nie wiem jak to nazwać, ale wydaje mi się, że całe Hawaje należą do Stanów Zjednoczonych. Lewitujący ptak, dobra. Nieważne, nie marnujmy naboi. Strzelba bojowa, strzelba powtarzalna. Ukończono, poka. Możemy, nie marnujmy naboi, tymczasem ja. No jest to faktycznie upgrade'ik ogólnie, tylko wydaje mi się, że ta strzelba powinna tak szybciutko. Nie wydaje mi się, że była jakaś turbo różnica między poprzednią strzelbą a tą. Może obrażenia będzie tą znaczącą cechą tej broni. Uuu, mamy jakieś nowe ulepszenia, prawda? Co to jest? Zmniejsza czas przeładowania, podwaja pojemność magazynka. No... Nie ładujemy aż tak daleko, ale z drugiej strony strzelby, pistolety, to są takie rzeczy, które korzystam najbardziej. Łuk jest tylko i wyłącznie na cicho, kiedy chcę zajść przeciwnika od tyłu. I strzelić mu w pupkę. Tyle by było na dzisiaj. Zostawić lajka, jeżeli podoba mi się seria i wpaść na przykład na Twitcha, Twittera, Instagrama oraz mój drugi kanał vlogowy. Widzimy się jutro, bo tutaj odcinki codziennie. Miłego dnia, dzięki za fajne komentarze i do zobaczenia. Trzymajcie się, do jutra. See you.